No i się mandero. Mamy piątek, piątunio. Już blisko fajranciku. Trzeba zapakować towar na doblaczka. Jutro w sobotę się wywiezie złom. To taka premia będzie wypłacona. Trochę się tego nazbierało przez kilka miesięcy. Znaczy, czekaj, kiedy ja ostatnio wywoziłem? Z 2 miesiące temu złom chyba. Także już ta pora to wszystko wysprzątać, bo już miejsce się kończy, a jutro jest sobota, to będzie czas, żeby zawieźć na skup. Będzie trochę grosza dodatkowego. Niektórzy zabierają złom, jak znaczy części stare ze swoich samochodów, ale większość ludzi tego nie chce. No przecież ja tego nie będę zbierał całe życie. Raz na jakiś czas trzeba zrobić czystkę z jakiejś sprzęgła, jakieś tarcze hamulcowe, kurwa, jak mać. O, skurwysyn. Ciekawe, ile tu będzie kila. Dobra, no, będzie trochę towaru. Tak się zdaje, ale to... Jakieś sprężyny połamane. No tak. Się zdaje, ale taka drobnica to... Jak się napakuje tych klocków, tego wszystkiego, tych tarcz, to można się czasami zdziwić na skupie, ile to kosztuje. Dobra, to jakieś słonie trzeba. Czy ja tą skrzynkę podniosę w całości? O, skurwesyn! O, ja pierdylka. Ciężko będzie. Najpierw sobie zrób miejsce na nią. O. Zrób sobie miejsce. O, o kurwa, ja go macz. Tak. O, pierdykam. Ciężki pieniądz, kurwa, ciężki. Następne części z dobla, jakichś z progów. Jakieś prężyny połamane zaś. O, skurwysyn. Ciężko, ale trudno. Trzeba raz na jakiś czas wywieźć złom, bo tak jak mówię, kolekcjonować tego nie ma co. Jakieś linki ręcznego. O, spreje, sfornie. Tu jeszcze ten stary błotnik z doblaczka, tam lewy. No, co tu jeszcze mam? To musi zostać, bo to jest dowód. Muszę to schować do domu gdzieś. No. Tu jeszcze mam taką sprężarkę, ale ona tu długo leży w syfie jakimiś dziurami. Oj, pozasypywana. Kurde, raczej ona była sprawna, ale już w takim syfie jak leży, to już raczej z nic z niej nie będzie. Nie ma co ryzykować nawet. Może zrobimy, zwalę ten kolektor. A on kurwa, a nie, myślałem. Zwalę ten kolektor. Może. O, cyk. Kurwa, że się odkręcają te śruby. Ta sprężarka to leży u mnie już, kurde, dobre 4 lata. Także to jakby ją zabezpieczył, naoliwił, zawinął streczem jakimś, to może by coś z tego było.
Ale ja nawet jej nie wystawiałem. Nigdzie na sprzedaż. To z Mercedesa. 2.2 CDI. Ale jak mówię, była kiedyś dobra, teraz to raczej ona już się do niczego nie nadaje. Przez taki stan przechowywania nienależyty. Gdzie to? Wióry, nie wióry, jakieś kurwa. Przy piecu leżało, tam się ciągle syfi coś. To teraz tak. Zrzucę ten kolektor wydechowy. A sprężarkę, no kurde, nie wiem co z nią zrobić. Na złom szkoda trochę oddać. Montować jej się raczej nie odważyłbym komuś. Żeby, wiecie, zagwarantować, że ona będzie działać długo i bezawaryjnie. Także może napiszecie w komentarzach, co z nią zrobić. Może jaką sekcję zwłok zrobimy tej turbosprężarki, czy co. To już wam zostawię taką kwestię do podpowiedzenia mi tematu. Teraz sobie tutaj wkręcę w tej madełko. O, będzie lepiej tą jedną jeszcze tylko odkręcić. O, skurwesyn. Pajęczyny, pająki już tam mieszkają. Z takiego starego okularnika turbinę, to kto to taką turbinę będzie zakładał? Chociaż to i chyba w tych nowszych szło, ale to nie warta gra świeczki, żeby się podkładać, mi się wydaje. Także widzicie, przechowywanie należyte też jest istotne, takich klamotów. Ja się nie zajmuję jakimś handlem częściami używanymi, to no nie wiem, napiszcie w komentarzach, co z nią zrobić. Czy robimy sekcję, czy co dalej z tą sprężarką. Czy może któremuś z was się nada taka sprężarka w prezencie. Ale mówię, to nie na moją odpowiedzialność. Jak ktoś będzie chciał, to niech sobie robi z nią co chce. A jak nie, to zrobimy sekcję zwłok. Tu mam, tutaj widły majster połamał ostatnio przy kopaniu. Będę musiał spróbować je pospawać. Może się uda. O, jakoś tak. Tylko migomat, ja nie wiem, czy on nie za słaby. No zobaczymy. Wyrzucić zawsze można, a może się uda pospawać. No dobra, coś tam pospawałem, te widły. Kurde. Takie, nie wiem. Tak to trochę tak wygląda, jak wygląda. Ja tam nie spawacz zawodowy. Rzadko kiedy takie coś grubego spawam. Poza tym ta spawarka jest trochę za słaba na takie grube tematy, to jest raz, a dwa, to jest taki na 220, nie? Taki podstawowa taka, podstawowy taki migomat. Wiecie, ja nie jakiś blacharz tam cudak, żeby jakiś mieć jakieś Bóg wie jakie spawarki. Tutaj dałem to prąd maksymalny, oczywiście 10. Tylko nie wiem, jak może ktoś ma doświadczenie z takimi spawarkami większe niż ja. Bo chodzi mi, to jest taka spawarka na 220 V, nie na 380. Mi się wydaje po prostu, że ona jak się ją włączy, tam kilka spawów, idzie tak kiepsko, a potem nie wiem, jakby się ten, transformator w środku rozgrzewa, czy coś takiego, że jak po kilku spawach ona jakby, po kilku spawach jakby zaczyna płynniej spawać taka spawarka. No nie wiem, czy to takie moje jakieś pojęcie, taki wymysł, czy to gdzieś się potwierdzi u kogoś tam, jak ktoś ma większe doświadczenie z takimi spawarkami małymi. No to mnie ciekawi. No to co? Piszcie, co z tą turbosprężarką robimy. No i co? No się mandero.